Dlaczego sprawiedliwy cierpi? Na to pytanie są dwa rodzaje odpowiedzi. Zła i bardzo zła. Gdy rozważamy problem cierpienia, nasz komputer wysyła komunikat: za mało pamięci. Potrzebne większe, lepsze procesory. W tym temacie wychodzi na to, że nasz rozum, nasz intelekt niestety, ale nie jest w stanie do końca zrozumieć tego tematu. Myślę, że w cierpieniu jest jakaś tajemnica, jest pewna tajemnica, która nie do końca została odkryta nam, ludziom. Oczywiście Bóg wiele nam powiedział, dużo nam powiedział i będziemy starali się do tego odnieść. Natomiast na pewno nikt nie może z ludzi powiedzieć, że rozumie do końca sens, istotę, przyczynę cierpienia. Zwłaszcza kiedy to cierpienie dotyka ludzi, o których możemy powiedzieć, że to ludzie Boży, że to ludzie usprawiedliwieni, ludzie sprawiedliwi. Jak zauważyliście, przeważnie, kiedy ja rozpoczynam mój wykład, staram się zdefiniować najpierw to, o czym będę mówił. Ale jak zdefiniować cierpienie? Tutaj miałem problem. Jak je opisać? I postanowiłem, zamiast opisywać, zamiast definiować cierpienie, postanowiłem opowiedzieć trzy historie. Historie są prawdziwe, nie są przeze mnie wymyślone, które może przybliżą nam w jakiś sposób, czym cierpienie może być i czym cierpienie jest. Wierząca rodzina. Tata pracuje w zarządzie spółki. Tego poranka ma ważne spotkanie biznesowe i spieszy się, po prostu musi na określoną godzinę być w pracy. Zazwyczaj swoją córkę podwozi przed pracą do szkoły. Dzisiaj rano powiedział jej, że jeżeli za 10 minut nie będzie gotowa, to on odjedzie, a ona będzie musiała pójść do szkoły piechotą. Córka nie zdążyła, więc tata odjechał i to był ostatni dzień, kiedy widzieli się razem. Ona nigdy do szkoły nie dotarła. Po kilku dniach znaleziono jej zhańbione ciało, pogrzeb, tragedia. Oprócz tego fizycznego bólu i cierpienia pozostaje dylemat moralny. Dlaczego nie zostałem? Dlaczego wybrałem spotkanie biznesowe zamiast odwieźć moją córkę? Całość historii pomnaża to, że po 11 latach sprawca został wykryty. I wierzący tata stanął z tym człowiekiem twarzą w twarz. I wtedy powstało drugie pytanie, kolejne pytanie: czy mogę wybaczyć? Czy jestem w stanie wybaczyć temu człowiekowi? Możemy sobie zadać pytanie, co ta rodzina, co ten człowiek zrobił, że dotknęło go coś takiego w życiu. Możemy poszukiwać, grzebać, nie wiem, sprawdzać jego rodowód, zaglądać w każdy zakamarek jego życia, ale myślę, że i tak nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie. Jak powiedziałem, nie ma dobrych odpowiedzi na temat, dlaczego sprawiedliwy cierpi. To już historia z mojego życia. Zadzwonił do mnie, tutaj nie podam imienia, aby też nie kojarzyć tej osoby, pewien człowiek powiedział do mnie, znaliśmy się, on nie był członkiem zboru, nie był członkiem kościoła, znaliśmy się z innych sytuacji, powiedział do mnie, że urodziło im się martwe dziecko. Poprosił mnie, abym poprowadził pogrzeb. Zgodziłem się, uznałem, że to jest absolutnie mój obowiązek przed Bogiem i wobec tej rodziny. Poprowadziłem ten pogrzeb, wiecie, no, to jest specyficzny pogrzeb. Mała, biała trumienka, trochę ludzi. Staliśmy nad grobem i I później, gdy ceremonia się skończyła, ludzie powolutku zaczęli odchodzić, ale widziałem, że oni są przytuleni do siebie, mąż z żoną, i stoją i nie mają zamiaru odejść od tamtego miejsca, więc też tak stałem, ile mogłem razem z nimi. Zostaliśmy we trójkę, ja i oni, ale to się na tyle przedłużało, że w końcu musiałem skinąć głową i odejść. Wiedziałem, że ból jest wielki, cierpienie jest duże. Dzięki Bogu ci ludzie są teraz z nami, są w naszym zborze i wiem, że Bóg jest z nimi. Myślę, że nieraz widzieliście wierzących ludzi, którzy ciężko chorują. Ból wydaje się nie do zniesienia. Znam sporo osób, które w swoim cierpieniu i bólu wołały: Panie, zabierz mnie. Panie, już więcej nie mogę. Panie, chcę odejść do Ciebie. Prosiły o śmierć. Prosiły o to, żeby Chrystus zabrał ich do siebie, ale śmierć nie przychodziła. Cierpienie się przedłużało. Nieraz trwało latami. Jeżeli ktoś z Was zna dobre odpowiedzi, chciałbym je poznać. Stoję na stanowisku takim, że cierpienie jest tajemnicą. Nie do końca je rozumiemy. Niektórzy formują bardzo proste odpowiedzi, definiują to w sposób dosyć prozaiczny. Myślę, że jest to niesprawiedliwe, wręcz czasami niemoralne. Na czym polega bezsens cierpienia? Bo czy możemy rozważać ten temat w kategoriach tylko sensu? Czy za wszelką cenę chcielibyśmy zrozumieć sens cierpienia? Czy to by nas zadowoliło, pomogło nam lepiej przez cierpienie przechodzić? Na pewno jest to ważne, abyśmy próbowali sens uchwycić, ale w cierpieniu jest też jakiś bezsens. Może to jest trudniejsze zagadnienie, próba odpowiedzi, jaki jest bezsens w cierpieniu. Bo o sens większość z nas pyta, ale o bezsens chyba nie. Więc gdy zastanawiałem się nad tym tematem, pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, jeśli chodzi o bezsens cierpienia, to to, że Bóg nie zaplanował go dla nas. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną, ale słowo lęk, ból, mozył, trud pojawiają się pierwszy raz w Biblii w 3. rozdziale. Pierwszy i drugi rozdział obfituje w słowa dobry i bardzo dobry. Kiedy spojrzymy na projekt początkowy, na projekt, który był dobry i gdyby został zrealizowany i nie było 3. rozdziału, myślę, że cierpienie nie byłoby obecne w tym świecie. Cierpienie jest konsekwencją 3. rozdziału, przez wielu nazywanych najbardziej tragicznego rozdziału Biblii. Rozdział upadku człowieka, odwrócenia się od Boga, przyjęcia propozycji diabła, porzucenia Bożych zasad, Bożych norm. Cierpienie jest skutkiem wyboru, jest skutkiem odwrócenia się od Boga. Jeśli dobrze przeskanujemy całą Biblię, to zobaczymy, że pojawia się ono po raz pierwszy w 3. rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, a w 21. rozdziale Księgi Objawienia Jana Bóg odsłania nam nową rzeczywistość, w której cierpienia nie ma. Jest to rzeczywistość nadchodzącego Królestwa Bożego. A więc w tym zakresie, jeżeli mówimy o ludziach zbawionych, bo oczywiście tutaj też jest ten problem wiecznego cierpienia, które dotyczy tych, którzy nigdy z Bogiem się nie pojednali, ale nie chcę wchodzić w ten wątek, bo pastor Mateusz o tym wczoraj mówił, więc patrząc w kategoriach pewnej chronologii, cierpienie pojawia się w 3. rozdziale Księgi Mojżeszowej, pierwszej, a nowa rzeczywistość opisana w 21. rozdziale Księgi Objawienia to to rzeczywistość Królestwa Bożego bez cierpienia. Zdecydowanie stoję na stanowisku, że cierpienie to skutek wyboru. Cierpienie tu na ziemi to skutek wyboru i upadku człowieka w Edenie. A więc podsumowuję tę myśl, bezsens cierpienia polega na tym, że w jakim zakresie sami żeśmy sobie to zgotowali. Że w jakimś zakresie poprzez upadek Ewy, Adama, poprzez upadek pierwszych rodziców cierpienie stało się udziałem ludzi. Więc na tym polega pewien bezsens. Ponieważ w oryginalnym projekcie cierpienie nie było dla nas zaplanowane. Oczywiście możemy tu rozważać kwestie woli wolnej i niewolnej, ale jak powiedziałem, nie chcę za głęboko w to wchodzić. Pozostaję przy tym twierdzeniu. Na czym polega dalszy bezsens cierpienia? Mianowicie w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, 15 wersecie, apostoł zwraca się do ludzi wierzących w taki sposób: a niech nikt z was nie cierpi. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Możemy powiedzieć, że jest tu pewien rodzaj ostrzeżenia, aby nie cierpieć na własne życzenie. Śmiem twierdzić, że na świecie jest wiele cierpienia z powodu złych i głupich wyborów ludzi. Pismo nas przed tym ostrzega. Oczywiście jest cierpienie, które jest niezasłużone, nie wiadomego pochodzenia, dotyka naszego życia, spada w jakiś sposób na nas. Ale może pojawić się w naszym życiu cierpienie, które sami sprowadziliśmy na siebie. Apostoł Piotr wymienia cierpienie z powodu przestępstw, wymienia morderstwo, cierpienie z powodu kradzieży, a więc cierpi okradziony, cierpieć może złodziej, jeśli zostanie złapany, cierpienie z powodu czynienia zła, wyrządzania zła na wiele sposobów, aż w końcu prozaicznie mówi cierpienie przez wtrącanie się do cudzych spraw. Ciekawe zestawienie. Od morderstwa do wtrącania się do cudzych spraw. Biblia czasami robi takie zestawienie, które nam się wydaje jakoś niepasujące do siebie, jakoś skala nam się wydaje zaburzona. To nie ten poziom, to nie ta półka. Ale jest wiele cierpienia przez wtrącanie się do cudzych spraw. Oto chcesz poplotkować o swojej przyszłej teściowej albo przyszłym teściu i zapomniałeś, że ma to samo nazwisko, co twój przyszły mąż albo przyszła żona. Robicie to używając SMS-a albo innego urządzenia i niechcąco zamiast do narzeczonego, narzeczonej wysłałeś do przyszłego taty lub przyszłej mamy. I głowa cię boli. Co teraz będzie? Właśnie zdarzają się pomyłki i jest to zwykła głupota, która powoduje to, że pomnażamy cierpienie i Boże Słowo nas przed tym ostrzega. Czasami głupie żarty kończą się tragicznie. Ostatnio w wiadomościach podano informację, że zginęło 4 młodych ludzi od wieku od 16 do 18 lat. Wracali w nocy samochodem z jakiejś młodzieżowej imprezy i do domu już nie dotarli. 4 trumny 4 młodych ludzi. Pamiętam zabawy z mojej młodości. Teraz macie o wiele bezpieczniejsze przestrzeń do bawienia się, do różnego rodzaju spędzania wolnego czasu. Myśmy jako młodzi chłopcy strzelali z karbidu. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, jak to wygląda. Metalowa puszka po farbie, dobrze zatkana, z dziurką. W środku wrzucone trochę karbidu. Do tego ślina jednak, ktoś musiał dać ślinę. I później próbowaliśmy to podpalać przez tą właśnie dziurkę i rozrywało tą puszkę metalową po farbie we wszystkie strony. Wieko odpadało, patrzyliśmy, kto dalej wystrzelił. Ale zdarzało się, że wieczko było na tyle dobrze zamknięte, że zamiast wyrwać to wieko, cały ogień szedł przez tą właśnie dziurkę. I tak poparzył mi właśnie rękę. Moja dłoń była cała poparzona. Cierpiałem przez wiele dni, ale cóż się nie robi, żeby pobić kolegów, tak? Cierpienie na własne życzenie, cierpienie z głupoty. Tego cierpienia jest bardzo dużo. I Boże Słowo nas ostrzega, abyśmy nie pomnażali tego cierpienia poprzez własne postępowanie. Na czym polega dalej bezsens cierpienia? Bezsens cierpienia, według mnie, według mojego zrozumienia, polega też na tym, że nie możemy uchwycić sensu. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, jeżeli coś jest dla nas trudne, jeżeli coś nie jest dla nas zrozumiałe, staje się jeszcze bardziej bolesne. Kilkakrotnie podkreślałem z tego miejsca, że jeżeli uchwycisz sens, będzie ci łatwiej. Jeżeli zrozumiesz dlaczego, w jakim celu, będzie ci prościej. Ale jeżeli tego sensu nie rozumiemy, tym bardziej jesteśmy w miejscu zakłopotania, tym bardziej jesteśmy zdemotywowani i ból jest jeszcze większy. Kiedy prześledzicie Księgę Joba, to jednym z problemów Joba, oprócz tego, że dotknęło go w sposób realny, rzeczywisty, duże cierpienie, to jednym z problemów, dużych problemów było to, że on tego nie rozumiał. Gdyby ktoś mu to wytłumaczył, gdyby ktoś dał mu logiczne wyjaśnienie, zadowalające wyjaśnienie, satysfakcjonujące wyjaśnienie, myślę, że byłoby mu lepiej. Jego żona też tego nie pojmowała, więc powiedziała: złożesz Bogu i umrzej. Dajmy spokój, nie starajmy się tego zrozumieć. Job broni swojej sprawiedliwości, mówi: Bóg wziął mnie na celownik bez mojej winy. Bóg jest, ja jestem w porządku, a on jest nie w porządku wobec mnie. Nie rozumiał cierpienia. Przyszli koledzy, przyjaciele, to byli prawdziwi przyjaciele i chcieli mu pomóc zrozumieć to, co się dzieje w jego życiu. Próbując pomóc zrozumieć, co się stało w życiu Joba, dolali oliwy do ognia. I ból Joba został pomnożony poprzez usługę przyjaciół. Ich usługa była bardzo dobra przez pierwsze 7 dni, ponieważ usiedli i nic nie mówili. I myślę, że to jest bardzo dobre wskazanie i dobra rada dla nas, jeśli czegoś do głębi nie rozumiesz. Jeśli nie jesteś w stanie dotrzeć do istoty sprawy, jeśli masz do czynienia z wielkim bólem i cierpieniem, zamiast próbować w dość prosty sposób wyjaśnić to, co się dzieje, lepiej usiądź. Też miałem takie sytuacje w moim życiu. Jedną z nich była taka, że rano zadzwoniła do mnie mama, powiedziała przez telefon jedno zdanie: moja córka nie żyje. To była młoda dziewczyna, miała 26-27 lat. Wiedziałem o tym, że jako pastor muszę pojechać ich odwiedzić w ten dzień w domu, po nabożeństwie, bo to była niedziela. Ale stałem przed Bogiem po nabożeństwie i mówiłem: Panie, ja nie wiem, jak ja się mam zachować, co ja mam powiedzieć. Jest to dla mnie zbyt trudne, jest to dla mnie zbyt wymagające. Nie chcę tego, może ktoś inny pojedzie. Ale w takiej sytuacji nie można się wykręcić. Po prostu to jest nasze powołanie. Więc pojechałem do tej rodziny i myślałem nie o tym, co im powiedzieć, tylko myślałem o tym, czego nie mówić. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Skorzystać z pierwszych rozdziałów Księgi Joba, usiąść i po prostu posiedzieć. Pomilczeć razem, pomodlić się razem. Bezsens cierpienia możemy zamknąć w takie 3 stwierdzenia. Po pierwsze, jest konsekwencją upadku w Edenie, a nie Bożym projektem, Bożym planem dla człowieka. Po drugie, cierpienie jest konsekwencją ludzkich wyborów i często nie jest to Boży plan dla poszczególnych ludzi. Po trzecie, cierpienie jest dlatego takie duże, ponieważ często nie widzimy jego sensu i nie rozumiemy jego istoty. A próba wytłumaczenia komuś, dlaczego cierpi, pomnaża tylko całą tej niezręcznej, tej trudnej sytuacji. Lepiej zachować milczenie, zachować się godnie, zachować się w porządku i usiąść z kimś i posiedzieć. A więc teraz porozmawiajmy o sensie. Jeżeli jest bezsens, to czy jest w ogóle sens? Jak ten sens uchwycić? Jak ten sens zobaczyć? Jak go dostrzec? Zamknąłem to w 4 stwierdzenia. Pierwsze, że sens cierpienia możemy określić w ten sposób. Po pierwsze, warunkowa, pozytywna zmiana. Użyłem to słowo warunkowo. Cierpienie, które prowadzi do zmiany, pozytywnej zmiany, ale ta zmiana jest warunkowa. Ona nie jest taka oczywista. To nie jest tak, że za każdym razem, kiedy dotknie się coś przykrego, kiedy dotknie się coś, co zdefiniujemy jako cierpienie, że owoc zawsze będzie pozytywny. To nie jest takie pewne. Nazwałem to warunkową, pozytywną zmianą. Apostoł Jakub w 1 rozdziale, drugim i 4 wersecie pisze następujące słowa. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, siostry moje też, gdy rozmaite próby przechodzicie. Któż z nas nie mierzył się z tym fragmentem, z tym wersetem? Dalej, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Jest tu mowa o jakimś procesie, o jakiejś drodze. Zaczyna się od doświadczenia, od próby, przez którą przechodzimy. Dalej jest pokazana droga, że doświadczenie wiary prowadzi nas do wytrwałości. A wytrwałość zaś niech nas prowadzi do dzieła doskonałego. Prowadzi, przechodzimy jakąś drogę od próby, od doświadczenia do dzieła doskonałego, ale niekoniecznie doświadczenie zaprowadzi nas do tego dzieła doskonałego. Tutaj w tym fragmencie to dzieło doskonałe jest warunkowe od tego, czy przechodzimy tą próbę z Bogiem i po Bożemu, czy nie. Przechodzenie tej próby po Bożemu to znalezienie radości w cierpieniu, w doświadczeniu, co nie należy do rzeczy prostych. Drugą cechą jest wytrwałość. Wytrwać w próbie. Wtedy możemy się spodziewać, że to cierpienie, to doświadczenie, ta próba zaprowadzi nas do dzieła doskonałego, ale jeżeli nie spełnimy kryteriów uwarunkowań tego fragmentu, nie zaprowadzi nas do dzieła doskonałego. Wiele osób, przechodząc cierpienie, staje się ludźmi poranionymi. Wiele osób, przechodząc cierpienia i próby, stają się ludźmi, którzy kwestionują istnienie Boga. Było 2 braci. Wychowywała ich mama, wierząca mama. Tata się nie interesował nimi. Mama ich zaprowadzała do zboru. Mama się o nich modliła. Mama dbała o to, żeby wszystko mieli. Po prostu mama była tą, która opiekowała się tą rodziną. Ale zdarzyło się, że w całkiem młodym wieku mama odeszła, mamy zabrakło, mama zmarła. Zostało 2 braci. Jeden z nich poradził sobie z tą sytuacją, jest przy Bogu, jest w służbie, ale drugi powiedział, Boga nie ma. Oto jest sytuacja, w której to samo doświadczenie, to samo cierpienie, to samo wyzwanie spotyka 2 ludzi. Jeden z nich uchwyci się Boga i potrafi to przejść. W drugim coś się pozmienia w jego wnętrzu i ta sytuacja go przerasta. Zmiana jest warunkowa. Zmiana jest związana z tym, w jaki sposób poradzimy sobie z próbą i doświadczeniem i z cierpieniem, które dotyka naszego życia. Jeśli poradzimy sobie spełniając kryteria, o których mówi Jakub, z pewnością zmiana będzie pozytywna. Może zapytam, albo zrobię taką ilustrację. Nie wiem, czy zastanawialiście się troszeczkę nad uchodźcami, którzy koczują na granicy polsko-białoruskiej. Pomijając wiele aspektów, myślę, że możemy podziwiać ich za pewną determinację i poświęcenie. Czy wyobrażacie sobie kogoś z nas? Czy wyobrażacie sobie naszą rodzinę? Czy wyobrażasz sobie swoją rodzinę? Czy zabrałeś tą swoją rodzinę, swoje dzieci, przyszliście gdzieś tam na granicę i koczujecie tam tydzień, dwa w takich warunkach, jakie są tam wam dane? Czy nie zastanawiamy się, skąd ci ludzie mają determinację i siłę? Jesteś w stanie wyobrazić siebie w takich warunkach? Zdefiniowałem takie słowo. Łatwe czasy, może się na mnie obrazicie, a może nie, łatwe czasy tworzą słabych ludzi. Możecie się z tym zgodzić lub nie, ale ci ludzie są dlatego tacy silni, ponieważ wychowali się w skrajnie trudnych warunkach, wielu z nich. Zbyt często nie doceniamy tego, że mamy tak dobrze w życiu. Mamy wyjątkowo dobrze w życiu. I coraz bardziej nawet kraje te bardziej rozwinięte zaczynają z zazdrością spoglądać na nas, na Polskę. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli żyjemy w bardzo dobrych warunkach, często nasze charaktery nie są mocno ukształtowane. Bóg pozwala sobie, jako Bóg Ojciec, jako dobry wychowawca, przeprowadzić nas czasami trudniejszą drogą, aby coś w nas ukształtować, aby nas troszeczkę zahartować, abyśmy byli bardziej przystosowani do rzeczywistości, która może za jakiś czas nadejść, abyśmy lepiej sobie z nią radzili. Nie patrzmy na cierpienie w kategoriach tylko bez sensu, bo jeśli jesteśmy ludźmi, którzy powierzyli swoje życie Bogu i wierzą w to, że Bóg naprawdę działa w ich życiu, to gdy przychodzą trudne chwile, to też zobaczmy w tym sens. A Jakub mówi, że tym sensem jest wytrwałość i tym sensem jest nasze wzmocnienie, lepsze przygotowanie nas na to, co może nadejść. Drugim aspektem sensu cierpienia, drugi aspekt zamknąłem do słowa profilaktyka. Że cierpienie ma też taką moc, taką siłę w sobie, chociaż nie do końca jestem w stanie to zrozumieć, jak to działa, że chroni nas przed. Apostoł Piotr w 4 rozdziale ujmuje to w ten sposób. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Widzicie napięcie i konstrukcję tej myśli? Kto cieleśnie cierpiał, zaniechał, inne tłumaczenia mówi porzucił, zaprzestał, ma dość, nie jest skłonny, obumiera dla. A więc bogactwo tłumaczeń. Kto cieleśnie cierpiał, zaniechał, porzucił, ma dość, już nie jest skłonny, obumarł dla grzechu. Jest w tym jakaś profilaktyka w cierpieniu. Z jednej strony kształtuje nasz charakter, a z drugiej strony sprawia, że człowiek zaczyna podejmować inne wybory, inne decyzje i werset 2 mówi, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić woli Pana. Czy cierpienie popycha nas do tego, aby pełnić wolę Bożą? Ten tekst nam właśnie o tym mówi. Możemy do końca tego nie rozumieć, możemy nie rozumieć mechanizmów, w jaki sposób to działa, ale zgadzam się z Bożym Słowem, zgadzam się z tym, co mówi Bóg, że właśnie tak jest. W tym odnajduje sens. Cierpienie prowadzi do tego, że człowiek zaczyna dokonywać lepszych wyborów w swoim życiu, a te lepsze wybory to wola Boża. Kto cierpiał w ciele, porzucił grzech, chce realizować Bożą wolę. Gdy byłem nastolatkiem, był taki dzień w moim życiu, że bardzo pragnąłem pograć z chłopakami w tenisa, w ping-ponga, mówiąc tak pospolicie. Ale to nie był dobry dzień, ponieważ mama moja miała jakąś pracę dla mnie i bardzo prosiła, żebym został w domu i jej pomógł. Ale ja No uparłem się, mówiąc delikatnie uparłem się, po prostu pyskowałem, byłem niemiły dla niej, opryskliwy, miotałem się. W końcu postawiłem na swoje i poszedłem z kolegami pograć ping-ponga. Z powrotem doczołgałem się do domu. Skręciłem staw skokowy w taki dosyć skomplikowany sposób, z pęknięciem, z przemieszczeniem. Skomplikowana sytuacja. Oczywiście mama wzięła taksówkę, zawiozła mnie do szpitala, zrobiono mi jakieś tam korektę, nastawiono gips. I na całe życie nauczyłem się, że mamie nie wolno pyskować. To nie znaczy, że stałem się dobrym synem. Lepszym synem stałem się, gdy Pan Jezus mnie zbawił, gdy Pan Jezus dotknął mojego życia. Ale była to dla mnie jakaś ważna lekcja we mnie, którą pamiętam przez 40 lat. Kolejna rzecz, kiedy mówimy o sensie cierpienia i z pewnością to będzie łatwiejsze, abyśmy to uchwycili, z tym się chyba wszyscy zgodzimy, że doświadczenie, osobiste doświadczenie cierpienia kształtuje w nas empatię i współczucie. Bardzo trudno jest wczuć się w czyjeś położenie, bardzo trudno jest mieć autentyczne współczucie, jeśli nigdy sami nie przechodziliśmy tej drogi i tego nie doświadczyliśmy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 1. rozdziale, 3. i 4. werset mówi tak: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. To jest piękna obietnica. Bóg, wierny Bóg, który jest z nami, pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. I dalsza myśl, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. A więc zależność jest taka, jeśli my doświadczamy Bożej pociechy w naszych utrapieniach, zyskujemy kompetencje, zyskujemy współczucie, zyskujemy empatię, abyśmy inni mogli służyć. A więc w tym sensie jest to pewien kapitał, pewne bogactwo, pewne doświadczenie. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego tak dużo musimy za to bogactwo płacić? Dlaczego tak wiele ono kosztuje? Czy nie można nabyć tego taniej? Czy nie można tego nauczyć się z książki albo nawet z Biblii? Możliwe, że tak. Ale jednak tak jesteśmy skonstruowani, że lepiej się uczymy, kiedy czegoś sami doświadczymy. Wiecie o tym, że doświadczenie jest nieprzekazywalne. Nie można komuś przekazać własnego doświadczenia. Nie można komuś opowiedzieć o tym, co ty przeżyłeś i oczekiwać, że ta druga osoba zrozumie to tak, jak ty to zrozumiałeś. No nie. Możemy opowiedzieć, ale tak naprawdę, żeby druga osoba mogła zrozumieć to w pełni, sama musi tego doświadczyć. Więc jeśli my nabieramy kompetencji do tego, by pocieszać innych poprzez to, że sami przez te doświadczenia przechodzimy, te nasze kompetencje są prawdziwe, autentyczne. Ja powiedziałem, przyjaciele Hioba, zamiast okazać empatię, zamiast okazać współczucie, zamiast posiedzieć z Hiobem i oddalić się, i księga Hioba była o wiele krótsza niż jest, ponieważ większość tej księgi to są dialogi przyjaciół z Hiobem, zaczęli próbować usłużyć mu intelektualnie. Próbowali dać mu dobre wyjaśnienie, próbowali mu opisać rzeczywistość, i ten opis okazał się kompletnie chybiony. Mimo tego, że ci trzej ludzie reprezentowali sobą całą mądrość tamtego świata. Ale i tak było to niewystarczające. Przyjaciele Hioba zrobiliby o wiele lepiej, gdyby pozostali w milczeniu. I teraz 4. myśl, ostatnia myśl, sens cierpienia. Wyraziłem ją, zamknąłem ją w definicję: poznanie Chrystusa. Poznanie Chrystusa. Apostoł Paweł w odważnym tekście w liście do Filipian w 4. rozdziale od 7 do 10 pisze takie słowa: ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I uwaga, werset 10. Żeby poznać Go, doznać zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. Co za modlitwa! Kto z nas byłby gotowy pomodlić się taką modlitwą, w której prosisz Boga, wołasz do Boga: Boże, chcę doświadczyć cierpień Chrystusowych, ponieważ chcę się stać podobny do Niego we wszystkim. Czy nie myślicie, że jest to szalona modlitwa? Pragnienie poznania Chrystusa apostoła Pawła było tak duże, że był gotów prosić o to, aby poznać Chrystusa w Jego cierpieniu, po to, żeby doświadczyć także zmartwychwstania, które Chrystus doświadczył. Co za modlitwa! Któż może się taką modlitwą pomodlić? Może byśmy pomyśleli, to prowokacja, to kuszenie Pana Boga, prosić o cierpienia Chrystusowe w swoim życiu? Ale cel był wzniosły. Poznać Chrystusa we wszystkim. Czy prawdą to jest, że kiedy sami doświadczymy bólu, lepiej rozumiemy, co nasz Pan przeszedł na krzyżu? Lepiej rozumiemy, jaką cenę zapłacił? My, ewangelikalni chrześcijanie, podkreślamy fakt, że zbawienie jest za darmo. W pewnym sensie za darmo, a w pewnym sensie zostało zapłacone bardzo wiele. A więc ta myśl za darmo musi być rozszerzona o myśl, że Chrystus zapłacił wszystko. Pragnienie apostoła Pawła jest właściwe, chociaż może budzić wątpliwości. Prosi się o cierpienie. Doświadczyć cierpień Chrystusowych, aby we wszystkim upodobnić się do swego Pana. Wiele lat temu odwiedzałem pewną siostrę w szpitalu. Zachorowała na nowotwór. Kilka razy byłem u niej w szpitalu, rozmawialiśmy, modliliśmy się i w jednej rozmowie wyznała mi pewną rzecz, która mnie zmroziła. Mianowicie powiedziała mi, że wiele lat temu modliła się do Boga, aby Bóg zesłał na nią chorobę. Ponieważ chciała doświadczyć cudu uzdrowienia. I wierzyła w to, że kiedy poważnie zachoruje i zostanie uzdrowiona, to jej rodzina, gdy to zobaczy, uwierzy w Chrystusa. Taka była jej logika. Co myślicie o tej logice? Nie wymyślam tych przykładów. Wszystkie przykłady, które dzisiaj użyłem, wydarzyły się naprawdę. Oto jest ktoś, kto modli się o chorobę, ponieważ chce doświadczyć uzdrowienia i cel jest wzniosły, aby jego najbliżsi przez ten fakt uzdrowienia poznali Chrystusa. Możemy powiedzieć, cel jest wzniosły. Niestety, nie będę używał imienia, niektóre osoby mogą skojarzyć, ta siostra odeszła. A jej rodzina, przynajmniej ja nic nie wiem, aby została zbawiona, pozostała niezbawiona. Wniosek jest taki, o cierpienie nie powinniśmy się prosić. Cierpienie jest czymś, co przyjdzie do naszego życia, kiedy Bóg zdecyduje, aby tak było. Bezsens cierpienia polega na tym, że jest ono skutkiem grzechu w Edenie. Często jest skutkiem ludzkich wyborów. A cierpienie pomnaża, a ból cierpienia pomnaża jeszcze to, że nie zawsze go rozumiemy. Sens cierpienia jest taki, że prowadzi nas do przemiany, ale ta przemiana jest warunkowa. Cierpienie ma właściwości profilaktyczne. Po trzecie, kształtuje w nas prawdziwą empatię i współczucie. I po czwarte, pozwala nam lepiej zrozumieć Chrystusa. Czy jest w tym jakiś sens? Dla mnie tak. Chociaż nie wszystko jest dla mnie jasne. I zakończę modlitwą, którą wam polecam, abyście przypomnieli sobie tą modlitwę, odświeżeli i też tak się modlili. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazywała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólach rodziłam. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy, obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę.